Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj powiem kilka słów o tym, dlaczego warto być uczniem Liceum Świętego Tomasza z Akwinu w Józefowie. Zapraszam. Powód, dlaczego nagrywam ten materiał, jest dosyć banalny. Otóż w szkole podstawowej praktycznie nie mamy już wolnych miejsc. Natomiast w liceum wciąż jeszcze takowe są. No i jak najbardziej warto je zapełnić dobrymi uczniami. Kilka słów, dlaczego uważam, że warto być właśnie w naszym liceum. Otóż w naszym liceum klasy są bardzo małe. Zwykle nasze klasy nie osiągają nawet 10 osób. Maksymalnie taka klasa licealna może mieć 15 uczniów. Stwarza to bardzo dobre warunki edukacyjne. Każdy uczeń, który ma przynajmniej trochę woli, aby pracować, może osiągnąć w naszej szkole naprawdę bardzo dobre wyniki. Mam na myśli tutaj konkretnie wyniki później na egzaminie maturalnym. Sam fakt tych bardzo małych klas to już jest bardzo dużo. Oczywiście również nasza szkoła oferuje edukację rozdzielną, czyli staramy się dzielić wszystkie klasy na klasy męskie i żeńskie. W przyszłym roku szkolnym to będzie jeszcze radykalniej niż w tej chwili, to znaczy podział na dwa skrzydła, skrzydło męskie, skrzydło żeńskie. Oczywiście ten podział, z racji, że to jest wciąż jeden budynek, jedna struktura, ten podział nie jest absolutny i uczniowie jak najbardziej spotykają się z uczennicami, natomiast są to w tym sensie spotkania w pewnym sensie kontrolowane, to znaczy są zajęcia, które są razem, teatr, czy to oczywiście msza święta, są nasze civitates, nasze w cudzysłowie korporacje, które rywalizują ze sobą, w których właśnie są chłopcy i dziewczęta. Także jak najbardziej te relacje są, to znaczy relacje pomiędzy uczniami a uczennicami, natomiast one są właśnie takie, jak być powinny, to znaczy, żeby odpowiednio człowieka nauczyć takich relacji, jak najbardziej potrzebny jest pewien kontakt, ale niedobry jest kontakt nieustanny w trakcie zajęć edukacyjnych. On w ogóle nie sprzyja edukacji, w ogóle nie sprzyja ani pracy wychowawczej, ani edukacji. To naprawdę jest bardzo pomocne, gdy te klasy są rozdzielne, a więc są to małe, rozdzielne klasy. Sprawia to, że naprawdę łatwo jest dobrze się w naszej szkole nauczyć, dobrze opanować ten materiał, który jest potrzebny do tego, żeby później dobrze zdać maturę. Jednocześnie nie jesteśmy szkołą, która jest nastawiona na to, żeby za wszelką cenę śrubować wyniki egzaminu maturalnego, bo takie szkoły również są. Jest to później bardzo widoczne, tak, w takich szkołach, w takim masywnym nastawieniu na to, żeby wyćwiczyć umiejętność dobrego rozpracowania egzaminu maturalnego, do tego stopnia, że można czasami spotkać się w takich szkołach z systemem, gdzie ostatni rok już praktycznie jest poświęcony tylko ćwiczeniu, właśnie rozwiązywaniu arkuszów maturalnych. Oczywiście to jest rzecz zupełnie nieedukacyjna. To jest nastawione tylko i wyłącznie na wynik maturalny, natomiast to jest rok, który z punktu widzenia rozwoju osobowościowego jest praktycznie stracony. Dlaczego? Dlatego, że człowiek jest jak robot, tak, ćwiczony, wytresowany, żeby rozwiązać pewien sposób, pewien typ arkusza, pewien typ zadań, natomiast w ogóle nie ma przy tym pracy nad takim całościowym rozwojem, a całościowy rozwój wymaga poznawania nowych rzeczy, konfrontowania się z nowymi rzeczami, wymaga pracy na wszystkich poziomach, tak, a nie powtarzaniu nieustannie tych samych zadań. A więc jak najbardziej stwarzamy możliwości do tego, żeby bardzo dobrze zdać egzamin maturalny, jednak jednocześnie naszym priorytetem jest całościowy rozwój młodego człowieka, rozwój wszystkich władz jego duszy. Pomaga nam w tym łacina i filozofia, których uczymy w naszej szkole. Łacina jest językiem, który naprawdę uczy
bardzo mocno logicznego myślenia. Jest to język klasycznej filozofii, język, który bardzo dopasuje do tej klasycznej, realistycznej filozofii. Można powiedzieć, że prosty, a jednocześnie precyzyjny. Filozofia to jest rzecz, myślę, że oczywista. Ona właśnie ma tego człowieka nauczyć. Nauczyć człowieka dobrze, sprawnie myśleć. Dobrze rozpracowywać błędy myślowe, znaleźć te błędy myślowe, zidentyfikować, rozpoznać i w razie czego rozbroić. To są rzeczy, które naprawdę człowieka rozwijają. Jednocześnie w kontekście naszego liceum, tutaj warto wspomnieć również o naszej szkolnej Sodalicji Amor Veritatis, która jest właśnie zarezerwowana dla licealistów. Już o niej mówiłem, jest osobny materiał na jej temat, także jak najbardziej odsyłam, będzie link w opisie tego filmu. Natomiast tutaj powiem tylko dwa słowa, czemu ona ma służyć, ta Sodalicja. Ma służyć, ma pomóc w tym, żeby zrozumieć to, czego uczniowie uczą się na katechezie, która również w naszym liceum jest bardzo ważnym elementem, bo to jest prawdziwa katecheza, czyli nauka naszej wiary. Chodzi o to, żeby ją zrozumieć, żeby zrozumieć też te sprawy, które nie są oczywiste, które są trudniejsze, żeby dobrze to pojąć, żeby naprawdę tym się przepełnić oczywiście. Tutaj nasze liceum, podobnie jak szkoła podstawowa, kręci się zupełnie wokół ofiary mszy świętej, do ołtarza cały czas naszych uczniów prowadzimy. Natomiast to nie jest coś, co byłoby szczególne dla liceów, dlatego nie wspominam o tym na początku. Jest to rzecz, która po prostu dla całej naszej szkoły jest sercem, jest samym ośrodkiem, wokół którego krążymy. A więc wracając do katechezy. Katecheza ma uczyć prawd naszej wiary. Z punktu widzenia w dużej mierze apologetycznego, to znaczy właśnie w ogniu krytyki współczesnego świata. Uważam, że jest to bardzo wartościowe. No i właśnie na Sodalicji staram się pokazać naszym uczniom kulturowe skutki Ewangelii. Staram się pokazać, jak wiara, jak Ewangelia zasiewa to ziarno w kulturze, jakie ona owoce przynosi w kulturze. Staram się tutaj pokazywać właśnie również współczesne wytwory kultury, pokazywać, gdzie tam coś właśnie pięknego wykwitło z naszej chrześcijańskiej, katolickiej cywilizacji, a gdzie jest coś, na co należy zwrócić uwagę, co jest niebezpieczne, jakie są tego konsekwencje. Uważam, że jest to taki bardzo ważny punkt, który sprawia, że katecheza nie jest taka oderwana od rzeczywistości, że tu się uczymy prawd wiary, tutaj jest msza święta, ale później codziennie to jesteśmy skonfrontowani z czymś innym. Właśnie na Sodalicji staram się połączyć te dwa światy, pokazać, gdzie one się ze sobą krzyżują, jak piękne owoce przynosi Ewangelia i jak piękne i jak ten świat z jego rewolucyjnym duchem próbuje gdzieś tam ją również w wytworach kultury popularnej nierzadko stłamsić albo wprowadzić zupełnie obce poglądy, idee, które również mogą być bardzo, bardzo szkodliwe. Staramy się również organizować wspólny wyjazd wakacyjny Sodalicji. Oczywiście w ostatnich latach było to mocno utrudnione. W ubiegłym roku w ogóle się taki wyjazd nie odbył. Natomiast dwa lata temu mieliśmy bardzo piękną okazję, żeby pojechać i zobaczyć trochę świata. Pojechaliśmy przez Austrię do Wenecji, później byliśmy również w Niemczech. Takie okazje również są, choć oczywiście jest to rzecz już dosyć wyjątkowa, jednorazowa w ciągu roku. Teraz posłuchamy kilku naszych licealistów, którzy w jednym, może dwóch zdaniach powiedzą, co im się w naszym liceum podoba. Ja jestem pod wrażeniem profesjonalnej i przyjaznej kadry nauczycielskiej oraz dobrze wyposażonej biblioteki. Mnie skłonił język łaciński do wstąpienia do szkoły oraz msza święta, niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju. Ja bardzo się cieszę, że jest możliwość zmiany rozszerzeń według wyboru i nie muszę się dzięki temu martwić, że podjęta decyzja będzie nieodwracalna. Mi bardzo podoba się możliwość uczestniczenia w zajęciach teatralnych.